Wiecie co, ja chciałem wam powiedzieć o słowie wiedzy, jak to funkcjonuje w moim życiu. Jak ja sobie przeżywam i jak ja z tym funkcjonuję. Pierwsza rzecz w ogóle, od której ja zacząłem, to jest chcenie. W ogóle uważam, że człowiek każdej jednej rzeczy, którą chce robić, musi jakby powiedzieć, że on chce. Ja podjąłem taką decyzję, że ja tak chcę funkcjonować, że ja chcę na przykład wiedzieć, że jest napisana taka rzecz, że zamysły złego są nam znane. Ja stwierdziłem, że ja chcę wiedzieć po prostu, gdzie leży jakiś problem w człowieku, czy w ogóle jakby w moim otoczeniu, i podjąłem taką decyzję, że chcę. Druga rzecz. Podjęcie decyzji to była jedna rzecz, znaczy to była druga rzecz, czyli podjąłem decyzję, że ja w to idę. To nie tylko chodzi o to, że chcę. Ja chciałem, ale tak naprawdę przez pewien okres czasu nic z tym nie zrobiłem. Nie podejmowałem ryzyka. Po prostu to, z tym jest związane jakby chcenie, to jest kolejny, to jest pierwszy krok, a dalej to jest drugi krok, że podejmujesz ryzyko swojego działania. Narażasz się na błędy, na wszelkiego rodzaju jakieś rzeczy, które zadziałasz prawidłowo, nieprawidłowo, ale to jest ta kwestia. Druga rzecz, znaczy kolejna rzecz, to jest intencja. Ja się w pewien sposób wyłożyłem na kwestię intencjonalności, dlatego że uważałem, że będę fajniejszy, jeśli w ogóle jakieś rzeczy będą się manifestowały w moim życiu. Czyli jak powiedzmy, Bóg będzie się manifestował w moim życiu, ja będę fajniejszy. I jakby moja intencja w ogóle była z góry przegrana. Bo nie chodziło o to, tak naprawdę nie chodziło o drugiego człowieka, chodziło o mnie samego. I ja podjąłem decyzję, że jednak z tym muszę coś zrobić i że ja nie chcę tak funkcjonować. Przez cały okres funkcjonowania jakby w słowie wiedzy zauważyłem jedną rzecz, że najważniejsze jest, najważniejsze funkcjonowanie z Bogiem. W ogóle jak człowiek nie przebywa z Bogiem, to nie wierzy. Nic. Po prostu tam się nic nie dzieje, nie ma żadnego ruchu. Jak w ogóle, ja wielokrotnie myślałem, jak coś usłyszeć, jak człowiek głosu Boga nie słyszy. W ogóle jak odebrać coś od Ducha Świętego, jak człowiek nie jest w stanie zrozumieć w ogóle, ani usłyszeć, co do niego Bóg mówi. Ja miałem, jak się narodziłem z Bożego Ducha, to wszystko do mnie mówiło. W ogóle to był jeden wielki jakby kanał, przez który przelatywało, powiedzmy, jak w telewizji można było sobie uruchomić wszystkie kanały, to tak było w mojej głowie. I teraz trzeba te rzeczy uporządkować. Jak człowiek nie przebywa z Bogiem, nie słucha w ogóle w komorze, co Bóg do niego mówi, to nie wyszczególni, nie wyłuska tego jednego konkretnego głosu, który mówi tą konkretną rzecz. I ja zacząłem słyszeć potem z czasem dużo rzeczy. I trafiłem w taki jeden kanał, który uważam, że sporo osób trafia w ten kanał, to jest wejście w system duchów wieszczych. Ja miałem coś takiego, ponieważ podjąłem, oczywiście przyszedłem te wszystkie rzeczy, że chciałem, zrobiłem kroki, moje intencje się gdzieś tam sformalizowały, ale na tyle na to naciskałem, że zacząłem tego sam szukać. Zobrazowałem się w ten sposób, że po prostu nawet w którymś momencie jak chodziłem sobie po mieście, ja wiedziałem informacje o ludziach. Wiedziałem, na co ludzie chorują, wiedziałem o różnego rodzaju nieszczęściach, które są z ludźmi związane, że na przykład oni coś przeżyli, że powiedzmy, no nie wiem, przychodzi kobieta, ja wiedziałem, że została zgwałcona. I wiecie co, to wszystko było okej. Tak naprawdę, gdybym się zapytał tego człowieka, to było prawdziwe. To nie było coś fałszywego. Ale problem polega na tym, że te rzeczy zaczęły mnie przygniatać. Zacząłem w tym po prostu jakby tak wewnętrznie umierać. Zaczęło mi to ciążyć, po prostu, że ja tak nie chcę, po prostu nie do końca byłem w stanie to kontrolować. To nie jest coś, nad czym się skontroluje, dlatego że to jest lewe, po prostu lewa informacja. I te informacje cały czas jakby przechodzą przez człowieka, przechodzą, ale ponieważ to nie jest tego miejsca, jest co potrzeba, to zaczyna ciążyć. W którymś momencie ocknąłem się, że jest coś nie tak, że po prostu te informacje są zbyt dziwaczne tak naprawdę dla mnie i podjąłem taką decyzję, że jak się chodzi z Bogiem, no to przychodzi jakaś informacja wtedy, że jest coś nie tak. Przyjąłem, że jest nie tak i mówię wtedy, Boże, to w takim razie pokaż mi, co jest nie tak. I dowiedziałem się, że to są duchy wieszcze. I wtedy nakazałem tym duchom wieszczym, żeby one od mojego życia odeszły. No i to się wydarzyło i wszystko ustało.
I nagle się zrobiłem pusty, jakbym był turecki, tak naprawdę. Żadnych informacji, żadnego głosu Boga, tak naprawdę cisza. I w pewien sposób też mnie to przyblokowało na pewien okres czasu, bo tam nagle jest coś, a potem nie ma nic, nie? Ale jakby nie ustałem. Właśnie chodzi o to, że dalej jeśli jest chcenie, jeśli jest to pragnienie, żeby działać, to się po prostu działa i ja sobie rozmyślałem, w ogóle modliłem się w ten sposób, że Boże, ja chcę słyszeć. To jest jedna z moich modli. Ja chcę słyszeć, ja chcę widzieć. Po prostu ja nie chcę zostawać w systemie nieświadomości i ja się o to modlę. I zaczęły te rzeczy do mnie przychodzić po prostu informacje. Powiem wam, jak to technicznie wygląda, jak ja sobie to przeżywam. To jest tak, że modlimy się, powiedzmy wszyscy, i przychodzi mi jakaś myśl. W ogóle to jest taka bardzo ulotna myśl. Ja uważam, że wiele, że wy tak samo macie. To nie jest to, że są jacyś specjalni ludzie. Że każdy z was tak ma, tylko trzeba zrozumieć jedną rzecz, że te informacje nie przychodzą jak dzwon. To nie jest taka informacja, że po prostu łup coś tam walnęło i wiemy. To jest po prostu czasami taka informacja, która jest jak powiew wiatru, coś powiało i teraz trzeba za tym podążyć. Jak się podąża za tą informacją, to jest różnie. Czasami przychodzi informacja, która jest pełna, czasami nie. Czasami trzeba zrobić krok, ok, dobrze, to ja w tym kierunku idę i jest dalszy ciąg. Ja podjąłem w swoim życiu taką decyzję, ponieważ ja jako człowiek w ogóle to ja miałem chaos w głowie, więc jakby tych informacji było dużo, ale stwierdziłem, że jedną rzecz podejmuję w swoim życiu i to zrobiłem. Powiedziałem, że będę wszystko, co przychodzi od Boga, bo tak to rozumiałem, a założyłem, że Bóg do mnie będzie mówił, będę mówił, a to robi. I nieważne, czy to jest informacja dla mnie dziwna, trudna, niezrozumiała, ja to będę robił. I to była tak naprawdę furtka, którą otworzyłem. Dlaczego? Dlatego, że wiecie co, te informacje, które przychodzą do mnie, które ja odbieram, są czasami bardzo dziwne. To nie jest informacja taka, że powiedzmy, no nie wiem, Bóg kogoś kocha w ogóle i tak fajnie jest, i w ogóle tak sympatycznie. Tylko przychodzi informacja taka, że na przykład patrzę się na człowieka i cały czas mam skupione w ogóle, chodzi wokół mnie to, że na przykład mam problem ze stopami. I zrozumiałem taką rzecz, bo wiecie co to jest, że człowieka bardzo prosto skrzywdzić w ogóle. I informacja, jaką człowiek dostanie w ogóle w dzieciństwie albo w ciągu życia, to jest jak taka szpilka, która jest w stanie zabić człowieka, albo można ją wbić w serce. I wiem dzisiaj, że wiele takich szpilek po prostu ludzie dostali. I te szpilki trzeba powyjmować. Dlatego, że one zarówno blokują albo utrudniają życie w rzeczywistości jakby naszej zewnętrznej, jak i w rzeczywistości duchowej. I na przykład mam skupione, po prostu cały czas coś mi kręci, że człowiek coś z tymi nogami. I mówię, Boże, okej, dobra, robię krok, bo oczywiście to jest głupie tak naprawdę, bo to zazwyczaj jest to dziwna informacja, tak naprawdę. Robię krok, że dobra, podejdę i coś zrobię. To jest takie moje przekonanie, że powinienem coś zrobić. Tak naprawdę ja nie wiem co, powinienem coś zrobić. Robię ten krok, że podchodzę do człowieka i powiedzmy kładę mu na przykład na nogi ręce i wiem, że ten człowiek został zmierzony taką informacją, że ktoś mu kiedyś powiedział, że te nogi ma brzydkie. I to go dotknęło w serce. To jest tak, jakby ktoś szpilkę mu wsadził w serce. I teraz zarówno tak naprawdę w rzeczywistości duchowej ten człowiek ma problem, po prostu raz, że się wstydzi, dwa, że jakby przeklina swoje nogi, a druga rzecz, że on w rzeczywistości duchowej nie jest w stanie biec. On nie biegnie. I teraz ja po prostu muszę podejmować ryzyko, że ta informacja, którą przyjmuję w ogóle do swojego umysłu jest prawdziwa. Ale założyłem, że to Bóg do mnie mówi. Bo to jest pierwsza rzecz. Ja nie zakładam, że mówi do mnie diabeł. Ja zakładam, że do mnie mówi Bóg i czy ja się mylę? Oczywiście, że tak. Ale najwięcej rzeczy to jest moich niewykonanych. To jest w ogóle problem z tym, że my nie wykonujemy tych rzeczy, wstydzimy się. Ja mam czasami tak absurdalne po prostu jakby widzenia. Jedno z pierwszych rzeczy, które mnie rozłożyło, to widziałem, jak za kobietą chodził karzeł. I muszę wam powiedzieć, że to jest dziwna po prostu jakby taka konstrukcja, dlatego że z jednej strony to się widzi nie widząc. To człowiek z jednej strony widzisz, a z drugiej strony nie widzisz. I teraz nie widzisz anioła, bo gdyby to był anioł, to takie piękne, w ogóle takie religijne, fajna zajawka. Ale widzisz jakiegoś pomarszczonego kolesia, który chodzi za kobietą. I teraz
Ja nie wiem, ale ja mogę na przykład podjąć decyzję, że ja tego nie uwolnię i nie powiem, że coś za tym człowiekiem chodzi. A potem się okazuje, że jednak ta informacja była bardzo ważna dla tego człowieka. Że jednak ten człowiek miał problem z demonem, który podąża cały czas za jego życiem. Ale chodzi o to, że w słowie wiedzy największą rzeczą, jaka jest, to jest walka w umyśle. Cały czas się walczy po prostu z tym, że informacja jest albo nie od Boga, albo jest na tyle głupia, albo jest infantylna i ludzie tego nie uwalniają. Naprawdę ja mam wiele dziwnych tak naprawdę myśli, bo to pamiętajcie, że są tak naprawdę, ja odbieram to w trzech kategoriach tak naprawdę. Jedna to jest przeświadczenie, że mam coś zrobić, że mam podejść do człowieka i na przykład mam wykonać jakiś gest proroczy. Tak to odbieram. Druga rzecz to jest taka, że to jest po prostu jak taka ulotna myśl, że po prostu tak i przeleciało. I nauczyłem się za tym podążać, bo to są takie rzeczy, które, wiecie co, na samym początku one mi uciekały. Jak nie złapałem tej myśli, to po prostu ja już nie pamiętam. W ogóle za chwilę już nie pamiętam, co to było. I nie jestem w stanie za tym polecieć. Już to jakby odleciało. I zacząłem się modlić wtedy, że Boże, ja tak nie chcę. Po prostu czasami wiedziałem, że to są Boże myśli i mówię, nie chcę tak, żeby mi to po prostu uciekało, że jest to ważna informacja. I zaczęło to się zmieniać, dlatego że podjąłem decyzję wcześniej, że będę w tym kierunku szedł. Inna informacja jest taka, inne rzeczy to są takie, że po prostu mam obraz. Obraz, nie obraz. Bo to nie są takie rzeczy, że powiedzmy, no nie wiem, popada się w zachwycenie i w ogóle człowiek jest oderwany od rzeczywistości, tylko po prostu coś się nagle nałoży. W ogóle w jakiejś dziwnej konfiguracji to nie jest tak, że potrzebna jest do tego specjalna atmosfera. Ja czasami jak się modlę w ogóle, to nagle mam przebitkę, jakiś po prostu jakiś odprysk tak naprawdę uważam, że wieczności. I trzeba za tym podążyć. Jeśli się nie podejmie takiej decyzji, że będziemy to uwalniali, to utykacie po prostu. Ja tak wielokrotnie utknąłem i uważam, że kolejną rzeczą, na którą musicie uważać, żeby nie wpaść, to w kwestii duchów wieszczych. Bo ja się z tym spotykam dość często, że im bardziej się na to napiera, tym się trafi lewy kanał po prostu. I wtedy będziecie wiedzieli, będziecie uwalniali rzeczy, ale one są nieprawdziwe. To jest nie takie źródło. I tego tak naprawdę w dzisiejszej rzeczywistości może się nabawić bardzo szybko. A z Bogiem jest inaczej. Z Bogiem jest to, On nigdy nie naciska, On nigdy mnie nie przymusza, On nigdy nie mówi, że muszę pójść i coś powiedzieć. A z duchami wieszczymi było inaczej. One mnie w pewien sposób naciskały, że ja muszę coś zrobić, że ja jestem odpowiedzialny, że muszę powiedzieć i tak dalej. A Duch Święty nie jest taki. To jest po prostu taka, żeby jakby z miłości podążyć za tą informacją, która jest odpryskiem. Ja im bardziej zaczynam uczyć się głosu Boga, to tych informacji jest coraz więcej. Ale one są różne. Pamiętajcie, że z Bogiem jest trochę, z tym Duchem Świętym jest trochę dziwna rzecz. Oni zazwyczaj, na przykład do mnie, on nie przychodzi w ten sam sposób. Te informacje nie są takie same. To nie jest coś takiego, że za każdym razem on powie tym samym tonem, tak jakby po prostu lektor jakiś czytał film. To są różne informacje. To jest czasami w ten sposób, czasami w inny sposób. I to jest kwestia waszej wrażliwości. I mojej wrażliwości, jak ja się otwieram na Boga, żeby po prostu w tym płynąć. I uważam, że musicie podjąć decyzję, że chcecie po prostu to robić. Kolejny krok to po prostu mieć no, prawdziwe intencje, bo inaczej to traficie nie w ten kanał, co potrzeba. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest. Raz. To jest. Tak ja o to poprosiłem. Dlaczego? Dlatego, że jak często pewnie widzieliście, on do mnie podchodził, kiedy modliłem się o to, ktoś mi mówi na ucho i to jest właśnie słowo wiedzy i to jest bardzo precyzyjne słowo. To nie są słowa ogólne, bo ja on zawsze mówił precyzyjne słowa. To były słowa, które już wielokrotnie, ja mam świadectwo osobiste, wyzwoliły ludzi. Wyzwoliły ludzi. To były słowa określające czas, osoby, przestrzeń, przedmioty, sytuacje, zdarzenia. Rozumiecie? Bardzo dokładnie. Często z wiekiem człowieka. I teraz, na czym też polega? Ja będę coraz bardziej w kolejnych tam miesiącach już też mówił o tym, w jaki sposób my
jako Boży ludzie mamy uwalniać potencjał Boży, który jest złożony w naszym duchu, bo mamy torpedę w środku. Boży ludzie mają torpedę w środku. Po prostu. Kościół wykorzystuje bardzo niewielką ilość tego, co posiada. Dary duchowe są nam dane do używania. Rozumiecie? I tak jak Tadek powiedział, większość ludzi systematycznie operuje w słowie wiedzy. Większość ludzi. To nie są jednostki. Dlatego święty Paweł takie teksty rzuca. Chciałbym, żebyście wszyscy prowokowali. Na przykład. Paweł w ogóle nie miał z tym problemu. On nie miał z tym kłopotu. Dlaczego my tyle pracujemy w Kościele nad duszami ludzi? Powiedzieć wam dlaczego? Dlatego, że to dusza człowieka jest blokerem w tym wszystkim. To dusza człowieka, zakompleksiona dusza na przykład, ona nie będzie uwalniała Bożych rzeczy. Bo zakompleksiona dusza będzie się obawiała, że te rzeczy nie są od Boga. Zakompleksiona dusza. Na przykład Tadek powiedział bardzo ważną rzecz. Ja zakładam, że one są od Boga, te rzeczy. Ja w ogóle zakładam wszystko, że jest od Boga w moim życiu. To jest moje pierwsze założenie, bo ja jestem w ogóle człowiekiem pozytywnego myślenia. Ludzie, którzy mają najpierw myśl, że coś jest nie w porządku, to są ludzie na terapii. Każdy człowiek, którego pierwsza myśl w jakiejś sprawie jest osądzająca, krytykująca i określająca coś nie w porządku, są na, to jest na terapii. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. I dusza zaburzona kompleksami, ona nie uwolni słowa. Bo ona od razu zakłada, że to nie jest od Boga, albo to jest za słabe, albo to jest za małe, albo kim ja jestem. Druga grupa zaburzonych dusz, dusze, które chcą być odrzucone i chcą być bardzo zauważone, rzucają się w wir informacji, które są w środku i popadają w działanie duchów wieszczych. To jest następny kanał. Dlatego o nim opowiadam. Bo intencja jest chora. To jest chora intencja. Dawał też świadectwo tego, że kiedy zgromił duchy wieszcze, to wszystko mu siadło. I dusze odrzucone, one boją się, żeby wszystko im siadło. Bo myślą, że jak im wszystko siądzie, to są nikim. Rozumiesz? Ale to jest nieprawda. Czyli tu, no widzimy dwa kanały. Ludzi zakompleksionych, widzimy ludzi odrzuconych, dlatego tak wiele pracujemy nad tym. Ponieważ tak naprawdę w naszym duchu jest cały potencjał. My jesteśmy połączeni z wiecznością. Jesteśmy pokoleniem kapłańskim. Świadectwem Jezusa jest duch proroczy. Nie ma w dzisiejszych czasach nurtu proroczego, który był w Starym Przymierzu. To jest nieprawda. Istnieje urząd proroka, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ludzie zasadniczo, tak, mający Ducha Świętego w sobie, mają wgląd w rzeczy niewidzialne na poziomie teraźniejszym i przyszłym. Również przeszłym jak najbardziej. To trzeba realizować. Realizować. I nie wolno się tego bać. Chcę, żebyś uczył się tego i żebyś dzielił się ze swoim liderem, tym, co przeżywasz w swoim wewnętrznym człowieku. Przychodź do swoich liderów i mów o tym, co przeżywasz. Mów o tym, jakie słowo wiedzy ci przychodzi. Mów o tym. Tadek do mnie nieraz przychodzi i mówi, mam takie coś. Ja mówię, to nie jest Boga. I on nie ma problemu. Dlaczego? Bo on mnie kocha i on mi ufa. To nie jest żaden problem.
Ja mówię, to nie, to diabła jest, to nie ma co się do tym przyjmować. Co to za problem? A zobaczcie, ale dusza zakompleksiona mówi, jak to od diabła, na skąd? Od diabła, no co z tego, że od diabła, no wielkie mi coś. To tak samo, jak ja bym się przejmował, że infekcji gardła dostałem, bez przesady. No diabeł, no jest, no co, chodzi, wałęsa się. Ludzie się otwierają, to on przychodzi do nich i im daje różne rzeczy. Dlatego Paweł mówi, chce, żeby wszyscy prorokowali tak, znaczy chce, żeby jedyny prorokował, reszta niech osądza, niech no mówi, skąd to pochodzi. Rozumiesz? I to żaden problem, nie, tu chodzi o skuteczność. A? Tu chodzi o skuteczność, a nie o potwierdzenie własnej wartości. Dlatego my musimy w tym się rozwijać. Zniwelować obydwa kanały. Zbierać informacje, nadprzyrodzone informacje. To jest potrzebne nam wszystkim do tego, abyśmy skutecznie działali, abyśmy podejmowali decyzje na bazie informacji nadprzyrodzonych. Rozumiecie? I to wszystko musi funkcjonować jak w komputerze. Jak w komputerze po prostu. Nie wiem, idę, rozmawiam z moim duchowym ojcem, słuchaj, mam takie rzeczy. Przychodzą do mnie takie sprawy. Tak? Módl się o to, koryguj mnie i stymuluj mnie w tym. Tak ma działać ten mechanizm. Rozumiecie? Wszyscy jesteśmy duchowymi istotami i musimy z tego korzystać.